Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Grim Soul Dark Fantasy Survival. Na samym początku chciałem wam bardzo podziękować za aktywność pod ostatnim odcinkiem. Naprawdę ponad 300 łapek żeście wbili, super, jestem mega zadowolony. No i w dzisiejszym odcinku chcę zbudować konia. O ile to można nazwać budową, możemy go też zrobić, jak tam chcecie. A więc mordeczki, bez zbędnego przedłużania, teraz leci intro, wy macie czas, żeby zostawić łapeczkę w górę i zaczynamy. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, może na początku przedstawię Wam, jak wygląda moja chatka, ponieważ troszeczkę się rozrosła od ostatniego odcinka. Mamy zbudowaną tutaj studnię, dodatkowo jeszcze jedno jest pomieszczenie, w którym znajdują się dwa piecyki, w których będziemy po prostu typowo wypalali rudę żelaza i jakąkolwiek inną surówkę. A więc tak, moi drodzy, budujemy w dzisiejszym odcinku konia. Ja już te wszystkie surowce poza odcinkiem zebrałem, no i posiadam owego konia w plecaku. Teraz wystarczy nam tylko postawić stajnię. Gdzie my postawimy tą stajnię, mordziaty? Tak żeby to ładnie nam się wszystko zgrywało, no to może przed domkiem? Tutaj? Czy tak średnio? Tutaj, co by było tak fajnie? Wychodzimy i idziemy od razu nakarmić konia. Okej. Build. Jak widzicie, w tym miejscu naprawdę nam to rewelacyjnie pasuje. Dobra, gościu, wyjdź teraz stąd. Okej, sprawdźmy, jakich surowców potrzebujemy. O kurczę, 20 łańcuchów. W ogóle, czemu ja słuchawek nie mam na uszach? Mordeczki, powiedzcie mi to. O, od razu lepiej. Teraz sobie przyciszę i będzie rewelacja. 10 świeczek. Ty, idzie coś. A ja przed chwilą, mordeczki, się wyłożyłem w jednej miejscówce i zaraz tam się udamy, bo musiałem poczekać, aż mi się energia odrodzi. Dobra, uwalony został na pyrę. Sprawdźmy, co my tutaj mamy w naszej chatce, w skrzynce pierwszej. Łańcuchy są dwa. No dobra, zaraz się je wsadzi. Pasków mamy 20, potem 15, okej. Świeczek mamy 10, świeczki możemy wsadzić, dobra. A więc robimy tak, świeczuszki. Well done, super. Paski, well done, super. Bridle. Kurczę, skąd ja to, wariacie, teraz wezmę? No dobra, trudno. Ciężko będzie na pewno to pozyskać. Coś ala mi się wydaje, gastank. Widzimy, jeszcze mamy siodło do zdobycia. I korytko. 5 plecaków lightowo damy radę skraftować. No i copper shardsy. Copper shardsy, powiem wam, że chyba nawet taką ilość posiadam. Sprawdźmy. 40 sztuk, tak? Na copper shardsy. Dobra, na razie wsadźmy 20, resztę nie będziemy wkładali. Może mi się przydadzą do czegoś innego. Dodatkowo w plecaku posiadam, moi drodzy, takie cudeńko. Build. Że możemy gdzieś to postawić. Plank floor level 1. To jest taka rzecz, dzięki której się respimy w tym miejscu po śmierci. No dobra, zróbmy to inaczej. Na poziomie pierwszym musi być, tak? Podłoga. Weźmy tą skrzynkę, wsadźmy sobie z powrotem do inventory i postawmy, o! W ten sposób łóżeczko. Cyk. No i super. Mamy postawione łóżeczko. Teraz możemy stąd sobie śmiało wyjść i sprawdźmy, jak to wygląda. Czy coś możemy zrobić z tym? Nie, niestety nie możemy nic z tym zrobić. No i będę musiał znowu zbierać teraz troszeczkę desek i kamieni, żeby podnieść na poziom pierwszy kolejną podłogę. Dobra, nic nie szkodzi, sprawdziliśmy dwie nowe rzeczy, jestem mega zadowolony. Okej, mordeczki, I am really thirsty. Jesteś stary, serio? Spragniony. Ja tutaj jeszcze dodatkowo wydropiłem poza odcinkiem taką macę i takiego sworda, który ma naprawdę 58 ataku. Naprawdę jest to dobry sword. I moi drodzy, wydarzyła się taka historia. Zostałem podhaczony podczas rajdowania bazy u jednego oponenta. Znajduje się tam Black Knight czy coś takiego. Wygląda jak wielka pekka z Clash Royale'a. Zaraz się tam udamy i postaramy odbić moje rzeczy.
ponieważ ich naprawdę dużo tam zostało. Dobra, to nic, sprawdźmy jeszcze tylko w skrzynce, co ja mam. Bandaże są, jakaś tam słaba broń jest, kolczuga na dupie. Butów nie mam żadnych, kurczę, szkoda, że nie mam żadnych butów, bo by się przydały. Dobra, nie traćmy czasu, lecimy. Moi drodzy, chatka oponenta znajduje się kawał drogi stąd. 42 oczka energii mnie kosztuje i powiem wam, że naprawdę jest ciężko. Jest ciężka gierka, no ale się nie poddajemy, gramy. Barrel of Honey. Mamy jeden jeszcze zapasowy, w razie czego. Jest troszeczkę tych bandaży. No i tamten knight, ja już go parę razy chciałem uwalić na pyrkę i mu tam zostało chyba 1/4 HP. I gdzie on teraz jest, cwaniak? Powolutku. Ty, jest, miecz. Co mu się stało? Ty, on nie żyje. Czemu on nie żyje? Dziękuję. Co, on się zbagował? Na kolcach jest, widzicie? Coś się zbagowało i go zabiło. Dobra, zarąbiście, lepiej dla mnie. Gdzieś tutaj są moje zwłoki. O, 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 są. Tutaj ten wilk, który mnie właśnie, kurczę, podhaczył. Ale ząbek spadł. Raczej tym wilkiem walczyłem i potem mnie knight zaszedł od tyłu. Dobra. Jest okej, okay. Jest okej, okay. Dwa stejki. Dobra. Co mi tutaj spadło? Jak widzicie, fajny hełm miałem. Od razu go biorę na łeb. Kolczuga niech będzie też. Się przyda wszystko, wszyściutko się przyda. I tutaj miałem fajny nawet mieczyk. One handed sword, no nie był on co naprawdę jakiś mega rewelacyjny. Ale tutaj jeszcze mieliśmy paski. Scrap metale. Linę odłożymy, to mi się przyda. Nie wiem co z tą klepsydrą, chyba też się przyda w przyszłości. Steaków 7, kurde. Mało miejsca, ale otwierajmy skrzynki, otwierajmy skrzynki. Dobra, co jest w pierwszej? Mięso. W drugiej. Scrap metal. Kurczę, nie mam miejsca nigdzie. Znowu steaki, tutaj. Gwoździe, gwoździe się przydadzą, znowu steaki. Bardzo dużo steaków. Łańcuszki, łańcuszki się przydadzą. Przecież łańcuchów, łańcuchy potrzebujemy. Co to? Nie! Myślałem, że się zbugował. A on jednak jest. Dobra, 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 Farel. Bierz miecza. Ładujemy Templara, pekę. Dobra. Jedno uderzenie. Drugie. Ty, może jeszcze mi się uda go podhaczyć. Trzy. Kurde. Wilkor, idź mi stąd. Dobra, robimy kółko, robimy kółeczko. Wilkora nie chcę. Rozebrał mnie. Nie no. Wilkora bym właśnie podhaczył z macy, raczej z pochodni. Kurcze. No niedobrze, powiem wam, że bardzo niedobrze się dzieje. No nie no, zaatakuję go i stracę po prostu miecz. Dobra, leży. Ciekawe za ile mnie uderzy, dobra, ryzyko. Dwa są? Są? Dwa? Nie no, ja w to nie wierzę. Kurde, jeszcze jestem. O nie, o nie. No nic, nic. Niedźwiedź. Nie no, trzeba spierdzielać z tej strefy, ja jednak tego nie podbiję. Nie no, za duża rzeźnia. Jeszcze jedno kółko sobie tylko zrobimy. I ewentualnie może zdążę coś buchnąć, wiecie? Na szybko. Stejki, dobra, stejki buchnąłem. Wejdźmy. Kurde, powiem wam, że event mi się zrespił. No to chyba uderzymy, wiecie co, na eventa. Zjedzmy sobie tak o te steki, bo naprawdę mi jest szkoda bandaży. Jeszcze mamy 20 sztuk. Jedno jeszcze podejście zrobię, wiecie. A zrobimy jeszcze jedno podejście, może się uda. Weźmy sobie kolczugę. Co, jak to się w ogóle nazywa? Gambenson, dobra. To niezły Gambenson. O, enter. Co tam było ciekawego w tych skrzynkach? Kurczę, żadnego miecza, co? Żadnego miecza nie było. Cicho. Na szybko. I co, frajerze?
Patrz, zbugował się kondon. No i dobrze. Super, zbugował się. Patrzcie, w ścianie się zbugował. Stejki. Cicho. Nic nie idzie? Nic nie idzie, dobra. Super, super, super. Cicho. No wypalaj się, stejku. Czemu się nie wypalasz tutaj? A bo to campfire. Dobra, cicho. Idzie, uciekam. Damned Knightrze. Dobra, wydymani. Mik, mik. Do widzenia. Do widzenia, Farelka. Normalnie, chłopaku. Jak ja kozaczek. Wycyckał wszystkich. Mik, mik, zium było. Gdzie jest ten event? Dobra, w tym miejscu jest ten event. 54 energii, dobra. Ryzykuję. Idę all in. Jak się mówi, all in. Wszystko stawiam na jedną kartę. Zrobimy tak, mamy 20 bandaży, jakąś tam macę o ataku 35. Do tego jest 100 sword. Zjedzmy steaka. Tylko boję się, że jak się wyłożę, to naprawdę będzie szkoda. Szkoda tych itemów, ale nie powinienem się wyłożyć, mam kupę baryłek, tego wszystkiego. Na początku będziemy się leczyć baryłkami. Dobra. Woo! Powiem wam, że naprawdę super odcineczek się zapowiada. Fajnie, że ten evencik się pojawił. I teraz Farel na spokojnie. Bez podjarki, bez podjarki. Nie no. Powiem tak. Ja bym to na początku inaczej rozegrał. Zrobił bronię. Nie mam i tak desek. Pałkę Dziadka Mroza trzeba by było zrobić. Ale zanim zrobimy pałkę Dziadka Mroza, trzeba zrobić siekierę, tak? To ja bym proponował na początku zabić jakiegoś zombiaka, żeby z niego... w niego itemów napchać. Dobra, jest Beer. Beer może być też. Bo nie mam miejsca. Dobra, tak o zróbmy. I teraz co potrzebujemy? Do dziadki pałka... dziadki... do dziadki pałka Mroza. Do pałki Dziadka Mroza potrzebujemy... drzewa! Nie! Dobra, gałązki, gdzie jesteście? Ja muszę jeszcze torcza zrobić. I am really thirsty, dobra. Zaraz ci dam, leci coś na mnie. O kurde, no to niezła Dziadka Mroza pałka będzie. Jak już ten frajer tutaj się przypałętał, dobra. Biegniemy dalej. Podniosę? Nie no, inventory is full. Eat. Woohoo! Frajer. Dobra, lecę dalej. Szukamy drzewa. Szukamy drzewa. Pierwsza zrobić siekierałkę. Dobra. Cały czas czuję jego oddech na plecach. Nie no, ja leci coś jeszcze, co to leci? Wilkor. Nie no, przecież ta strefa jest naprawdę przesadzona. Nie róbcie tak. Jest za trudno. Pa. Ja i mój kurde ten. Lesi wróć. O, frajer. Nie no. Ha! Jeszcze oponent. Nie no, to przecież skandal jakiś. Jeszcze knajcik. Gościu, dawaj widły, bo mi się te widły przydadzą. Ha! Lecz się, Farel, lecz się. Jeszcze raz. No kurwa, pieprzony wilkor. Pieprzony wilkor, no. Karawan! Gdzie karawan? Gdzie karawan? Nie no, nie zdążę. Oni mnie specjalnie tak trolują. Teraz karawanu nie zrobię. Kurczę, no kurczę. Niedobrze, niedobrze. Dobra, Farel, nie ma co walić w pręta, lecz się. Oponenta już nie będzie z pewnością. Drzewo szybko rąbiemy i zawijamy. Aha, ten znowu idzie, dobra. Jak to jest, że on mnie czuje? Tak to być nie powinno. Tak to być nie powinno. Kurczę, nie zrobimy tego chyba questa, nie dam rady, mordeczko. Dobra. Teraz kamienia potrzebuje. No nic, no nic. Moi drodzy, to chyba by było na tyle, bo
naprawdę będzie mega, do widzenia, turbo ciężko tutaj cokolwiek zdobyć. O kurde, ale jest mega, z tego co widzę, jakiś drop. Dobra moi drodzy, ja jakoś postaram się to wyczyścić i ewentualnie za chwileczkę się zobaczymy. Dobra moi drodzy, jesteśmy, zatoczyłem super kółeczko. Nikogo nie ma? Nie ma, dobra, otwieramy szybko diligence. Naprawdę zmarnowałem chyba pół godziny na to, żeby biegać w kółko. Idzie coś, już idzie coś, jest maca. Dedger, do widzenia. Kurde, łańcuch. Dobra, taki jest słaby potworek, to okej. Equip. Dobra, leży. Żeby tylko mi tutaj wiedźma nie przyleciała, bo dopiero będzie za dyma. Paski biorę i spierdzielam. Dobra moi drodzy, nawet nie macie pojęcia, jak ta gra jest ciężka. Dobra, ale tam nie idę, bo tam dwa knajty u góry stały. No to co moi drodzy, energia mi się skończyła, karawan mi się pojawił. Nic nie mogę z tym zrobić, ani się przejść, ani nic. Także mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry. Jak ona się nazywa? Grim Soul Dark Fantasy Survival. Trzymajcie się, cześć! We'll be right back.